Najgorsze jest to, że musimy się nauczyć walczyć mieczem. A nie bardzo umiemy, ale to się wyskiluje. Mamy 40 umiejętności, naszej broni mamy więcej, bo inną nie umiem walczyć. Przypomina trochę Vivek, nie? No. Jestem ciekaw, co tu dalej będzie. To wszystko jest trochę przerażające, bo zwiedzamy to miejsce całe. O, jakiś Dagot. Super, kolejna choroba. I czym jeszcze mnie zarazisz? Dobra, może tutaj zadziała już uleczenie z choroby. No, zadziałało, ale nie do końca. Wyleczyło jeden objaw chyba tylko. Z tego co widziałem, mieliśmy chyba 4 objawy. O, i wyszliśmy tutaj. Dobra, więc idziemy dalej. Nie ma tutaj nic interesującego, chyba że ktoś lubi księżycowy cukier. Moon sugar. Dobry. A tak serio, no. Trzeba zwiedzić to miejsce do końca, bo nie fajnie zostawiać prawie że zwiedzone miejsca. Oho, i przechodzimy dalej do Kogrochy. Co to za jaskinia? Tchnienie harmy. Kurno. Co on mi zadaje, ty? Ule 6 rodu. Skubany to kolejny Dagot. Zabiliśmy kolejnego Dagota. Nie był on może jakiś super silny, ale w sumie oni nie są silni. Potrafią tylko nas osłabiać. Jak już nas osłabią, to potrafi być czasem kiepsko. Mam nadzieję, że nie zaatakują nas przyjaciele Mrocznego Bractwa. Tutaj! Kurczę, najbardziej się śmieję z tego, że powinienem się wrócić jeszcze do jednego korytarza, nie? Żeby go zwiedzić. W ogóle to powinienem miniaturki zacząć robić po nagraniu odcinka, bo to jest śmieszne trochę. Robię miniaturkę, a później stwierdzam, że muszę ją przerabiać, bo mi coś nie pasuje. Kolejny Dagot. Kurczę, nie za mało tych Dagotów. Tutaj. Nie za mało ich tutaj, dosłownie.
kościeja, to może bym złapał. Chwytanie dusz. Oho, to jest chyba ich główna siedziba, ta jaskinia. Coraz więcej tych dagotów się tu pojawia. Kurczę, jeszcze kilka tych amuletów i nie będę miał... Oh, fucking shitter, fuck! To już ci najlepsi. Jej, obniżyli mi siłę, zajebiście. Dobrze, mamy jakieś przywrócenia. Mamy przywrócenie siły, super. Wypijemy sobie flinę najpierw. Skorupa. Bo tu jeden z najlepszych popielnych wampirów. Jak mi jebany manę kradnie, no. No i nagle mam więcej, bo wypiłem flint, tak? Pas płomiennego serca. Tarcza ognia, odporność trucizny, zdrowia, no. Pas płomiennego serca, wezmę go sobie. Tylko na co by go tu założyć? Tu mam pas równowagi. No, zwiększa średni pancerz. A to jest przy użyciu, więc... No dobra, więc teraz tak. Przyszedł czas, byśmy wypili duże przywrócenie siły. Chociaż tyle. Mam jakieś jeszcze przywrócenie. Ciekawe, ile to czasu będzie trwało. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. Skoro do nas tutaj truposz przybiegł stąd. Dobra, nie chcę mi się tam dalej iść. Wolę stąd wyjść. Co to jest za dagot? Utol. No to za zabicie tego dagota na pewno nam się powiększą statystyki podczas walki. Czerwona góra! O kurde mol! Gdzie ja się wpierniczyłem? Na środek czerwonej góry. No spoko, no jakby chciał kończyć grę, to bym tu przyszedł. Dawno temu. Dobra, wychodzi na to, że przeżyliśmy całkiem niezłą podróż w tym miejscu. Oczywiście gówno widać, norma. No, już mamy zaznaczenie, że jesteśmy tutaj. Dobra, kocie oczy. No bo nic nie widać. Kolejne. Okej, ciekawe, gdzie dojdziemy tędy. Bo ja już bym chciał stąd wyjść. Orkowy młot bojowy, tarcza cienia. Wziąłbym te tarcze, bo to jest chyba jeden z takich artefaktów trochę. Ale nie mogę go podnieść, bo jest dla mnie za ciężki chyba. Wszyscy wariują od tego szeptania dagota. O! Już widzę sprzęt dla mnie. Dwie diadryczne rękawice, no to jest po prostu... Ile nasze ważą? 117, to mam 144. Te ważą 4, a nasze ile ważą? Dobra, weźmiemy je. Ale wyrzucimy w zamian coś innego. Chyba będę zmuszony wyrzucić... Drełkowy kirit, który będzie łatwo sprzedać, normalnie. Glass Poison Sword.
I zaraz coś jeszcze się znajdzie do wyrzucenia. No, no właśnie, młotki płatnerskie. Trzeba naprawić sprzęt! Okej, młotki płatnerskie się skończyły, to teraz idziemy w te lepsze. W te cięższe młotki. Okej, trochę nam wagi zeszło. Mamy 468. Sobie to mogę wziąć w takim razie. I mamy dwie diadryczne rękawice, dlatego też je teraz założymy. Byśmy zwiększali ciężki pancerz. To się może przydać. W sumie chyba to był jeden z tych artefaktów, po które tutaj żeśmy przyszli. Śmiem twierdzić. Chociaż i tak będziemy mieli lepsze niedługo. To jest chyba jedna z jedynych par rękawic dadycznych w grze, więc... Hej no, żyć nie umierać bym powiedział. Dobra, wychodźmy stąd, bo tutaj już nic nie ma. I tak niedługo zdobędziemy lepsze rękawice niż te. Niż te deadryczne. W sumie tu już mamy prawie cały deadryczny secik. Mamy tak, spodnie mamy deadryczne, tylko odłożyłem je, bo mi ciążą. Na czerwoną górę to ja wracać nie chcę. Muszę wrócić do akwedutku nabita. I teraz magia, przeniesiemy się tam. To są dwie lokacje o tej samej nazwie, no, niż jesteśmy tutaj. Niezła przygoda z tym akweduktem. Prawdopodobnie teraz się z wami pożegnam, bo właściwie powinien się z wami pożegnać w poprzednim odcinku, ale że lecę jeden po drugim, więc prawdopodobnie tego wtedy nie zrobiłem. Już sam nawet nie pamiętam, jak mi się tutaj gra toczy. No i co? Ja się z wami żegnam, zapraszam was na kolejne odcinki z Morrowind, gdzie też kontynuujemy naszą przygodę w tym miejscu, a potem udamy się do obozu Ursilaku. Cześć!